Cześć, witamy Was na kolejnym Festu Live w troszkę w niestandardowej scenerii, ale temat będzie bardzo istotny, bardzo ważny, dotyczący właśnie tej scenerii, czyli oświetlenia. Zanim jednak o oświetleniu, bardzo ciekawa informacja dla Was. Od 1 marca Festul ma bardzo ciekawą formę finansowania, tak zwane finansowanie plus, tak to się nazywa. O szczegółach powie Kamil i pokażę kilka slajdów. Myślę, że warto skoncentrować się na szczegółach, bo jest to niestandardowa, bardzo ciekawa forma nowoczesna zakupu. Tak jak już Sławek wprowadził, mamy nową jakby możliwość zakupów narzędzi, czyli nie musimy od razu mieć pełnej kwoty na kilka maszyn, które chcemy zakupić, maszyn bądź akcesoriów, tylko mamy możliwość finansowania plus, które mamy Wam do zaoferowania. Usługa jest dostępna u wybranych dystrybutorów i w usłudze finansowanie plus oczywiście zawiera się również nasz pełen pakiet gwarancji all inclusive, czyli pełnego serwisu, który mamy, bo to jest duża zaleta, że kupując te narzędzia częściowo oszczędzamy nasze pieniądze, ponieważ usługi, wszystkie ochrony przed kradzieżą czy wymiany części, jeśli chodzi o użytkowanie narzędzi, mamy zawarte w naszym pełnym pakiecie gwarancji all inclusive. Jak to wygląda? Pokazując mniej więcej na konkretnych przykładach już wyliczenia dotyczące narzędzi. Oczywiście wszystkie możemy dobrać pod siebie. Nie ma konieczności zakupywania tych narzędzi, które tutaj widać, tylko to jest nasza jakby propozycja często wybieranych przez Was urządzeń. Tak jak widać, są trzy kolumny. W pierwszej kolumnie jest kwota netto, jeśli chodzi o nasze narzędzie. Po prawej stronie wyliczona miesięczna rata za jedno dane narzędzie, a po prawej stronie jest jednorazowa opłata początkowa 5%, czyli te 5% też jest wliczone później w pełną kwotę i zawiera się w ogólnej kwocie zakupu. Pod spodem jest to wszystko zsumowane i mamy pełne wyliczenie, ile za taki pakiet narzędzi przez 36 miesięcy będziemy płacić. Przykładowe wyliczenie drugie analogicznie w ten sam sposób, tylko już inny pakiet narzędzi, więc wszystko możemy pod siebie dobrać. Bardzo fajna usługa, jeśli chodzi o na przykład rozwój działalności czy początki naszej działalności, bo tą usługę dodatkową jakby finansowania plus mamy przeznaczoną bezpośrednio dla przedsiębiorców, po prostu osoby, które posiadają firmę. Także jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej, no to festul.pl/, finansowanie plus, ewentualnie też jak najbardziej zachęcamy do kontaktu, czy to z nami, czy z Centrum Obsługi Klienta, czy z kolegami pracującymi w terenie, czy z dystrybutorami wybranymi, których też znajdziecie bezpośrednio na tej podstronie, i wszystkich konkretów, ewentualnie szczegółów, jak najbardziej się tutaj od nas dowiecie. Bardzo atrakcyjne, tak jak widać w liczbach, kwota miesięczna nie jest duża, a może zapewnić nam od razu bardzo fajny start bądź szybki rozwój naszej działalności, płacąc miesięcznie całkiem małe kwoty. Także to jest coś nowego, funkcjonującego od marca, a wyliczenia dotyczące na ten przykład lamp, które zaraz będziemy omawiać, to też są tutaj pokazane. Wszystkie lampy są tutaj uwzględnione w wersji set, czyli czy to lampa Duo, czy Cal2, czy STL450, wszystkie są tutaj uwzględnione już w tej najbogatszej wersji, a mimo to te kwoty spłaty miesięcznej są naprawdę bardzo małe. Także myślę, że wiele osób będzie tym zainteresowanych i oby to rozwiązanie pomogło też w zarabianiu po prostu większych pieniędzy i rozwoju Waszych przedsiębiorstw. Myślę, że możemy już przejść do tematu głównego, czyli lamp, które oczywiście też można na finansowanie plus zakupić. Super, dzięki Kamil. Myślę, że bardzo fajna forma. Tak jak Kamil mówił, można już zarabiać i powolutku spłacać raty, a nie ma tego obciążenia finansowego, gdy kupujemy całość za gotówkę. No i co jest bardzo ważne, od razu ubezpieczone, czyli cały pakiet usług gwarancyjnych dostajemy
z chwilą zakupu. To jest też bardzo istotne. A my przechodzimy do tematu głównego. Temat główny, oświetlenie, które jest bardzo ważne, bardzo istotne. Mówimy, że jakość oświetlenia to jakość naszej pracy. Czyli jeżeli mamy dobre warunki pracy, dobre warunki oświetlenia, to i nasza praca jest wykonywana lepiej, szybciej, dokładniej. No i też ważne, żeby oświetlenie nie męczyło wzroku. Festool ma trzy rodzaje oświetlenia. Ja o tych trzech rodzajach oświetlenia dzisiaj opowiem. Zacznę od lampy takiej roboczej Sislite Duo. Lampa, która u mnie jest zamocowana na statywie, możemy taką wersję set sobie zakupić. Wówczas będzie statyw, który pozwala nam unosić tą lampę aż do 2 metrów. Mamy tutaj taki też mocowanie przewodu, bardzo wygodne, żeby ten przewód gdzieś się nam nie plątał. Bez mała 5 metrów przewodu zasilającego. No i tu możemy sobie bardzo łatwo regulować. Mamy dwa miejsca, gdzie są regulowane wysokości. Jak powiedziałem, bardzo stabilnie rozstawiony, szeroki statyw, malowany proszkowo, czyli bardzo trwały, jeżeli chodzi o lakier. Nie uszkadza się w czasie transportu. No i niesamowicie łatwa obsługa. Ustawiamy i mamy miejsce pracy doskonale oświetlone. Lampa jest bardzo odporna, przewidziana na budowę, czyli ważne jest, że nie musimy obawiać się jakieś uszkodzenia, czyli ja tutaj pokażę w momencie, jeżeli jakieś przypadkowe byłoby opadnięcie lampy, jakieś uderzenie, nic się nie dzieje, lampa dalej pracuje. Mamy tutaj takie specjalne otwory wentylacyjne, które w momencie nawet jak deszcz pada, to jest lampa, jak powiedziałem, robocza, przewidziana nawet na zewnątrz, nawet dzień deszczowy gdyby był, to radiatory, które są tutaj umieszczone, pozwalają, że ta woda się przedostaje, a my pracujemy dalej bez obaw. Sama konstrukcja lampy jest bardzo ciekawa. Ja ją na chwilę wyłączę, żeby pokazać tutaj kilka szczegółów. Czyli jak powiedziałem, na statywie ona jest do pracy, ale możemy ją sobie bardzo bezpiecznie transportować. Tu mamy taki zatrzask, który po poluzowaniu pozwala nam z tego statywu łatwo tą lampę zdjąć. W momencie transportu możemy to sobie, no przewód też bardzo istotna sprawa, że ten 5-metrowy, bez mała 4,80 dokładnie ta długość przewodu, możemy sobie bezpiecznie to zwinąć, zabezpieczyć i za ten uchwyt wygodnie transportować tą lampę. Ale kupując lampę w Systenerze, bo jest wersja też w kartonie, ma tutaj swoje miejsce, gdzie bez problemu sobie zamykamy i w tym Systenerze będzie transportowana na plac budowy. Tu mamy przykład właśnie, jak ona jest w różnych wariantach, czyli może być w wersji set kupiona ze statywem, w wersji plus w Systenerze, czy w wersji standard w kartonie. Każda z tych wersji, jak mówię, jest możliwością później rozbudowy, czyli można ewentualnie Systener sobie dokupić statyw, ale najkorzystniej jest kupować wersję tak zwaną setną i tym bardziej, że teraz mamy finansowanie plus, co daje nam tą korzyść, że mamy lampę w pełnym, można powiedzieć, wypasie i od razu tylko małe pieniążki płacimy na raty. Jeżeli chodzi o pracę, możemy korzystać z tej podstawy, która ustawia nam lampę pod kątem, a na statywie, jak widzieliśmy, lampa, czyli tutaj jest 30 stopni, czyli ten strumień światła będzie troszeczkę wędrował nam do góry. Ja tutaj zapalę, nie wiem jak to kamera zniesie. Bardzo intensywne świecenie i co jest ciekawe, umieszczone mamy tutaj dwa rzędy, czy dwie grupy LEDów, po 40 LEDów z każdej strony. Co jest ciekawe, lampa czerpie tylko 112 W, czyli w porównaniu do starych tradycyjnych żarówek zdecydowanie mniej, a wytwarza 8000 lumenów, czyli mamy bardzo mocną lampę, 8000 lumenów. Dla przykładu żarówka 100-watowa, tradycyjna żarówka 100-watowa dawała nam 1600 lumenów, czyli tak jakby 5 żarówek 100-watowych non-stop się świeciło, a pobór mocy 112 W, czyli po 1,4
wata, każdy z tych LEDów potrzebuje zasilania. Czyli bardzo małe zasilanie, a niesamowicie mocne oświetlenie miejsca pracy. Ja ją sobie schowam w tej chwili, chociaż jeszcze tu może jedna rzecz bardzo istotna. Możemy tą lampę, jak powiedziałem, ustawić. Mamy tutaj miejsce, żeby zdjąć takie mocowanie, bo to mocowanie będzie wygodniej, jeżeli ten przewód sobie poluzujemy. I możemy, jeżeli mamy jakąś pracę na konstrukcji, na konstrukcji drewnianej na przykład wykonujemy, miejsce na trzy wkręty i po zamocowaniu możemy tą lampę sobie później zapiąć, żeby ona wisiała, żeby ona sobie wisiała w tej pozycji i oświetlała na miejsce pracy, czyli może być zawieszona do konstrukcji. Może być również, tutaj pokażę jeszcze wariant, mamy taki hak, czyli może być też zawieszona na haku i również gdzieś wygodnie oświetlać nasze miejsce pracy. Czy mamy do wyboru różne opcje, jak powiedziałem, mały pobór prądu, bardzo intensywne świecenie. I myślę, że też na wstępie to powiedziałem, bardzo istotna kwestia to jest barwa tego światła, czyli temperatura barwowa, która wynosi 5000 kelwinów. Czyli to jest porównywalne z oświetleniem w słoneczny dzień w południe, kiedy ta widoczność jest bardzo dobra. Dzięki temu oświetlenie jest po pierwsze bardzo skuteczne, ale też nie męczy oczu. Tak są wszystkie właśnie lampy Vestula konstruowane, że one przypominają barwę światła dziennego, dzięki czemu bardzo dobrze oddają kolory. Czyli tutaj dla malarzy jest temat niezwykle ważny, gdzie rzeczywiście te kolory przy tym oświetleniu wyglądają naturalnie. Nie ma później problemu, że malując mieliśmy trochę inny odcień, a przy słonecznym dniu okaże się, że ten odcień jest zdecydowanie inny. Mocowanie na statyw, jak powiedziałem, jest bardzo proste. Wykorzystujemy tutaj to mocowanie, czyli po ustawieniu lampy w ten sposób, ona ma tutaj zatrzask i już lampa jest zamocowana i możemy ją sobie spokojnie właśnie wysuwać na odpowiednią wysokość. Tak wygląda kwestia lampy STL Duo, czy Syslite Duo. Wygodna, 4,8 kg waży tylko statyw. I ja ten statyw pokażę, jak go transportować na miejsce budowy, czyli w tym wypadku mamy statyw z lampą, ale możemy zakupić taką wygodną torbę. Ma też możliwość zawieszenia na ramię, czyli w momencie transportu możemy sobie spokojnie na miejsce budowy, na plac budowy przenieść na ramieniu, ewentualnie za wygodne uchwyty tutaj w ręku. I tutaj mój statyw się znajduje w środku, a oprócz statywu druga z lamp, którą chciałem omówić, tym razem lampa tak zwana inspekcyjna kontrolna, czyli nie przeznaczona tak jak Syslite Duo do pracy, tylko do kontroli. Oczywiście też można powiedzieć do pracy, ale nie służy tak jak STL Duo do bardzo szerokiego oświetlenia, czyli to, co jest istotne przy STL Duo, to jest właśnie umiejscowienie tych LEDów na krawędziach, dzięki czemu mamy 180 stopni kąt padania światła. Nie wiem, czy to będzie widać, jak włączymy sobie na ścianę, że cała ściana, praktycznie ja ją odkręcę, żeby nie oślepiać kamery i Kamila przy okazji, i spróbujemy to pokazać w momencie włączenia zasilania. Mam całą ścianę praktycznie od lewej do prawej widoczną i spokojnie mogę pracę wykonywać z dbałością o szczegóły, czyli to jest też istotne, że widzę właśnie szczegółowo wszystkie elementy. Druga lampa, którą będę chciał właśnie omówić, ma troszeczkę inne przeznaczenie, inną budowę. Również zbudowana z LEDów, jest to nowoczesna technologia, która w tej chwili już jest powszechna, chociaż jakość tych LEDów oczywiście też jest różna. Czyli drugą lampą jest lampa kontrolna, która tak zwana lampa prętowa, która ma 60 LEDów,
i tylko 18 W czerpie prądu, czyli jak powiedziałem, STL 450 ma 18 W, a Syslake Duo 112 W, czyli troszeczkę więcej, ale jest to naprawdę bardzo mało. W naszym pokrowcu znajduje się jeszcze dodatkowy adapter, który będziemy potrzebowali. Rozstawimy sobie najpierw statyw. Ja zmontuję taką lampę do pracy, czyli statyw, który w tym wypadku łatwo, mamy dwie śruby do luzowania, łatwo nam się tutaj rozstawia i możemy sobie nasz statyw zamontować w dwóch wariantach, czyli najpierw umieścimy sobie w ten sposób, też mam tutaj mocowanie na taki zatrzask i nasza lampa będzie mogła być zamontowana w tym układzie, będzie lepiej do kamery to widoczne, będzie mogła być umieszczona na przykład przy oświetleniu jakiejś krawędzi. Czyli tutaj luzujemy sobie ten zieloną blokadę, zapinamy w ten sposób i lampa już jest gotowa do uruchomienia. Czyli ja sobie włączę torbę, możemy sobie w tej chwili odłożyć. Wygodna torba, jak powiedziałem, miejsce zarówno na statyw, jak i na lampę i na dodatkowy statyw. Czyli nasza lampa STL 450 może być ustawiana do 2,5 metra wysokości po przestawieniu naszego statywu. Tu już pokażę, jak ona tutaj działa, czyli ma inny charakter pracy, oświetlanie tak zwane oświetlanie prętowe, punktowe i ta wartość lumenów tutaj jest mniejsza, 1500 lumenów, a przy lampie Duo mieliśmy tych lumenów 8000. Tu może, żeby pokazać, jak ona sprawnie kontroluje powierzchnię, położymy sobie lampę przy krawędzi ścianki gipsowej i ścianka wydaje się, że jest równa. Wydaje się, że jest dobrze zagipsowane, wszystko w miarę ładnie to wygląda, a lampa inspekcyjna pokazuje za chwilę wszystkie wady. Jest ona błogosławieństwem, a zarazem przekleństwem, czyli jeżeli rzeczywiście będzie jakieś oświetlenie mocowane na ścianie, no to warto taką lampę użyć, żeby później nie było niespodzianek, czyli po naszej pracy. Jeżeli źle wykonamy nasze gipsowanie, nasze szpachlowanie, później zamalujemy to wszystko i dopiero okaże się, że oświetlenie te wszystkie błędy uwypukli, no to musimy jeszcze raz tą pracę wykonywać, co jest całkowicie nieekonomiczne. Dlatego lepiej mieć taką kontrolę, sprawdzić to przed malowaniem i ewentualnie poprawić. Czyli czasami trzeba troszeczkę więcej tej pracy włożyć, ale nie ma kosztów dodatkowego później zdzierania, prawda, usuwania powłoki i szpachlowania jeszcze raz. Również lampa nasza przydaje się przy produkcji frontów, także też mamy tutaj przykład, która szybko uwypukli jakiekolwiek wady. Ten front nie jest tutaj jakoś źle zrobiony, ale w momencie, jeżeli mamy jakieś właśnie wady w postaci wtrąceń, w postaci nierówności, tu mam zmatowioną powierzchnię, chociaż też wyraźnie widać ten wałek tak zwany na krawędzi, jest wyraźnie widoczny, czyli widać, że trzeba szlifować jeszcze tą krawędź mocniej, żeby usunąć te wady lakiernicze. No i oczywiście przy wielu pracach budowlanych, tam gdzie rzeczywiście chcemy ocenić jakość pracy. Ja ją na chwilę wyłączę i przestawimy sobie nasz statyw, czyli możemy teraz przezbroić z tej pozycji poziomej do pozycji pionowej. Może lampę sobie przekręcę, żeby było, festul, żeby był w poziomie. OK. I zamocujemy sobie naszą lampę w tej pozycji. Jak powiedziałem, unosząc nasze ramiona, statyw wędruje aż do 2,5 metra wysokości. Czyli czy ściany, czy sufity możemy sobie spokojnie oświetlić.
teraz tylko odpalimy. I na suficie również będę widział wszelkie nierówności, zanim to zamaluję. To ocena wcześniej jest wskazana, żeby właśnie nie popełnić błędu i nie generować dodatkowych kosztów. Czyli lampa kontrolna ma troszeczkę inne przeznaczenie aniżeli lampa duo, ale jest niezbędna, jeżeli chodzi o prace właśnie budowlane, wykończeniowe, tam gdzie chcemy, czy parkieciarze, jeżeli olejowanie wykonują, też mogą doskonale ocenić jakość przygotowania podłogi, czy to malarze właśnie, czy firmy, które zajmują się suchą zabudową. Każda z tych firm, myślę, że z takiej lampy będzie bardzo zadowolona. Tak wygląda temat lampy STL 450 prętowej. Mamy teraz kolejną lampę. Lampę, którą możemy ładować z różnych, czy czerpać z różnych źródeł energii. Mamy tutaj wewnątrz, czyli sama lampa może CAL2, czyli lampa, która jest bardzo lekka, waży niecały kilogram, ma akumulator wewnętrzny 2,9 Ah, możemy z tego akumulatora korzystać, czyli po włączeniu, po jednokrotnym naciśnięciu włącznika mamy 30% mocy lampy, po ponownym włączeniu 100% lampy, no i też czas świecenia wtedy się zmienia, czyli jeżeli raz naciśniemy lampę i mamy te 30%, no to na 290 minut wystarczy świecenia. Ale jeżeli dwukrotnie nacisnę i to mocne, intensywne świecenie, wówczas skracamy do 110 minut. Chyba że wykorzystamy, czyli zdejmuję osłonę i wykorzystamy sobie akumulator Pestula. Każdy akumulator od 10,8 do 18 V, tylko że wsuwany, może być tu użyty. No i automatycznie dodatkowe 6 godzin świecenia sobie tu wykorzystujemy. Czyli możemy z tego dodatkowego źródła, wówczas akumulator wewnętrzny nie jest eksploatowany, tylko czerpiemy z akumulatora zewnętrznego. Możemy spokojnie takie zasilanie sobie wykorzystać. Lampa bardzo odporna, nie mówiłem tego na przykładzie lampy duo, tam również jest bardzo solidna ramka naokoło lampy, dzięki czemu jest odporna na jakieś uderzenia, pokazywałem jak ona się zachowuje przy szybkim, raptownym opuszczeniu, czyli jakieś właśnie takie wstrząsy, nie ma problemu, nic się nie dzieje, to samo dzieje się z tą lampą. Lampa, która ja tutaj specjalnie pokazałem, jak odporna jest na uderzenia, czyli jej konstrukcja, gumowa ramka i pod spodem solidne aluminium, które chroni tą lampę przed uszkodzeniem, gdyby ona upadła. No i jak powiedziałem, jeszcze kończąc temat zasilania, mamy zasilanie wewnętrzne, mamy zasilanie z zewnętrznego akumulatora i mamy wewnątrz jeszcze ładowarkę i ładowarkę samochodową, czyli ładowarka standardowa, która może być tutaj 230 V i ładowarka samochodowa, czyli 12 V do samochodów możemy używać i w samochodach spokojnie ją również ładować. Oczywiście instrukcja obsługi, wszelkie informacje niezbędne, jeżeli chodzi o lampy, one wymagają, myślę, że znajomości tych szczegółów właśnie. Jak powiedziałem, czyli mamy cztery różne warianty korzystania energii, a co do mocowania też jest bardzo ciekawa kwestia. Lampa, która bardzo intensywnie świeci, 760 lumenów tutaj jest, nawet 769 dokładnie, na tym podwójnym, po tym podwójnym przyciśnięciu, czyli na tych 100%. 310 jest na tym słabszym oświetleniu, czyli 310 lumenów, ale co jest ważne, tu również światło przypomina światło dzienne, czyli w momencie doświetlania, może tu na przykładzie tej szafki, pokażmy jak to wygląda, czyli gdybym chciał jakieś szczegóły tutaj znaleźć, zobaczyć, bardzo dokładnie widzimy w momencie jak tego światła nie ma, nie jest tak czytelnie, a w momencie jak włączę, widzimy niesamowicie wszystko wyraźnie widać. Możemy naszą lampę na różne sposoby zamocować,
Czyli mamy tutaj, o, mamy tutaj nasz statyw, czyli ten statyw sobie szybciutko mogę przepiąć, żeby pokazać, o, żeby pokazać wieszak i jakieś tam doświetlanie tego miejsca pracy możemy wykonywać, czy na drabinie, czy na rusztowaniu, czyli wieszak, wygodny wieszak, który sprawdzi nam się do zawieszenia lampy. O, czyli tutaj mamy jakieś takie miejsce właśnie, czyli to jeden ze sposobów. Mamy tutaj miejsce na gwint 6,35, właściwie nagwintowane gniazdo i wersja set tak zwana będzie zawierała w zestawie przegub kulowy z magnesem, z bardzo solidnym magnesem, który 16 kg utrzyma. I w zestawie jest również taki jeden metalowy element, który po przykręceniu pozwala nam lampę mocować błyskawicznie na magnes, czyli magnetycznie. No i też sobie ustawiamy odpowiedni kąt i oświetlamy to miejsce pracy, które akurat nam jest niezbędne. Również przewidziana jest kwestia mocowania lampy ściskiem, czyli gdyby się okazało, że mamy elementy, do których nie mogę przykręcić takiego metalowego elementu. Wówczas miejsce tutaj jest na ścisk i tym ściskiem możemy sobie spokojnie naszą lampę zamocować. Też z racji, że jest przegub kulowy, odpowiednio sobie umieścić i oświetlać to miejsce pracy. Czyli jest magnes, jest wieszak, jest, co ciekawe też jeszcze, nie powiedziałem o tym, nieprzypadkowo ta konstrukcja lampy na krawędzi ma trzy różne kąty, czyli tutaj mamy kąt 10 stopni, kąt 15, kąt 30, czyli za każdym razem jak położymy na innej podstawie, na innym boku, ten kąt padania światła automatycznie się zmienia. Tu mamy w tej lampie 12 LEDów po 1,5 W, czyli też 18 W, czyli podobnie jak nasza lampa prętowa, również tu mamy 18 W. No i jako ciekawostka też możliwość umieszczenia na statywie fotograficznym, czyli jeżeli ktoś dysponuje takim statywem, to również taką lampę może, wykorzystując gwint 6,35, który jest w korpusie na dole, nakręcić sobie na statyw i gdzieś sobie doświetlać te miejsca pracy. Czyli bardzo przydatna lampa wszelkiego rodzaju montażystom, instalatorom, tam gdzie nie ma jeszcze zasilania, gdzie trzeba szybko takie oświetlenie właśnie sobie zorganizować. Mało miejsca zabiera, także można ją w tym wygodnym etui transportować sobie na miejsce pracy i to etui jest w zestawie. Mamy tutaj uchwyt. I jeżeli będzie wersja set, będzie zawierała jeszcze właśnie przegub kulowy i te wszystkie niezbędne elementy. Tak wygląda kwestia oświetlenia, niezwykle ważnego tematu, jak powiedziałem, bo jakość oświetlenia to jakość naszej pracy, czyli im lepiej oświetlimy, im lepiej doświetlimy to miejsce pracy, to ta praca będzie lepiej wykonywana. No i również, jak powiedziałem, jeżeli jest to światło, które przypomina światło dzienne, nie męczy wzroku, daje nam ten komfort, że cały czas tak jakbyśmy pracowali przy dobrym oświetleniu na zewnątrz. Może jako ciekawostka jeszcze, bo tu przygotowałem Planexa nie bez powodu, również czwarty rodzaj oświetlenia, to jest oświetlenie w Planexie, to też przypomina światło dzienne, czyli wszystkie nasze oświetlenia, tu może na tej ścianie, wszystkie nasze oświetlenia są właśnie tak konstruowane, żeby nie męczyły wzroku, ale żeby też idealnie dawały nam możliwość pracy z takim oświetleniem właśnie, które wyłapuje wszelkie niedoskonałości, wszelkie niezbędne punkty, które powinniśmy dokładnie obrobić. Bardzo Wam dziękujemy z Kamilem i do zobaczenia na kolejnym Festu Live. Cześć.